Czasami zdarza się tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że bardzo chcieliśmy coś zobaczyć, dopóki tego nie zobaczymy. Tak było w moim przypadku, kiedy pojechałam na Festiwal Fantastyki Pyrkon do Poznania. To było między 8 a 10 kwietnia, ale nie to jest najistotniejsze. Istotne jest to, co zobaczyłam tam przypadkiem i czym teraz będę chciała się z Wami podzielić. Zajrzałam do pawilonu dla wystawców i tam udałam się na pierwsze piętro, żeby sfilmować Pyrkon dla Was z góry, tak żebyście zobaczyli, ilu tam się ludzi kręci po tym pawilonie. To był tylko jeden z pawilonów na Pyrkonie. Ten kawałek tego ujęcia możecie zobaczyć w którymś z poprzednich filmów, gdzie pokazywałam cosplaye z Pyrkonu. I w każdym razie na tym pierwszym piętrze, kiedy już się tam wdrapałam, zobaczyłam fantastyczne rzeczy, o których nie miałam pojęcia, że w ogóle tam są. Festiwal jest bardzo duży, tam jest kilkanaście pawilonów na całym terenie festiwalu i praktycznie chyba w każdym z nich odbywały się jakieś atrakcje. No może nie w każdym, ale generalnie było tego bardzo dużo i kompletnie nie ogarniałam, że tam na tym pierwszym piętrze jest tak przefantastyczna wystawa. Kiedy już się tam znalazłam, to postanowiłam, że nagram dla Was te wszystkie fantastyczne rzeczy. I to jest niesamowite, że ludzie potrafią poświęcić tyle czasu, tyle pracy włożyć w to, żebyśmy mogli oglądać właśnie później na wystawach te cuda. I nawet jeżeli ktoś, kto ogląda ten film teraz, nie interesuje się fantastyką, nie jest fanem Star Wars, nie jest fanem modeli i generalnie nie lubi wystaw, to uwierzcie mi, warto obejrzeć ten film chociażby dlatego, żeby zobaczyć, jaką pracę może wykonać człowiek, żeby stworzyć tak genialne, fantastyczne rzeczy. Zapraszam Was teraz do obejrzenia krótkiego filmu, gdzie będziecie mogli zobaczyć modele wykonane ludzkimi dłońmi. Na te modele ci ludzie poświęcili naprawdę bardzo dużo swojego czasu, pracy i energii. Naprawdę warto to zobaczyć i robi ogromne wrażenie. Zapraszam do oglądania.